Zobacz także, jaka naprawdę jest Maryla Rodowicz. Adam Sztaba zdradził szczegóły. Adam Sztaba odmówił występu w Tańcu z Gwiazdami. Wiemy, dlaczego, jak zmieniała się Dorota Szelongowska, była ukochana Adama Sztaby. Adam Sztaba w czasie epidemii koronawirusa postanowił skompletować orkiestrę bez wychodzenia z domu. Na forach muzycznych ogłosił, że zbiera muzyków do nowego projektu, który miał połączyć muzyków w jedną, muzyczną rodzinę bez podziałów. Jak wyjaśnił Adam Sztaba, chciał zaprosić do współpracy ludzi na różnym poziomie umiejętności. Najpierw zaproponował nagrania instrumentalistom, następnie zwrócił się z ofertą do znanych artystów, bo, jak zaznaczył, rozpoznawalne twarze generują oglądalność. Polecamy, Ewa Farna zagrała koncert w czasie pandemii. Po 4 tygodniach wyszłam z domu. Adam Sztaba powiedział, Adam Sztaba nagrał nową wersję Co mi panie dasz z udziałem setek artystów w rozmowie z Plejadą. Adam Sztaba zdradził szczegóły współpracy z artystami online. Na pomysł nagrania wpadła jego żona, później wspólnie wymyślili utwór, który wpasuje się w obecną sytuację w kraju. Postanowili zrobić cover piosenki Co mi panie dasz Beaty Kozidrak. Zobacz też, Michał Wiśniewski sporo traci na odwołanych koncertach. Wszystko przez epidemię. Resztę artykułu znajdziesz pod materiałem wideo. Co ciekawe, Adam Sztaba na początku nie powiedział instrumentalistom, że partie wokalne nagrają największe polskie gwiazdy. Ten element zaskoczenia pozwolił na to, by amatorzy podczas grania nie czuli presji. Jak powiedział nam Adam Sztaba, gdyby nie kwarantanna, to pewnie ten projekt nigdy by nie powstał. Dyrygent wyznał nam, że gwiazd nie trzeba było długo namawiać do wzięcia udziału w tym projekcie. W związku z epidemią koronawirusa artyści mają przerwę od koncertów i więcej wolnego czasu. Dla muzyków to trudny czas, bo przestój z koncertami to brak płynności finansowej. Jednak wspólna idea pozwoliła im się zjednoczyć. Polecamy, Justin Timberlake nagrał wyjątkowy teledysk w dobie koronawirusa w ciągu kilkunastu godzin od publikacji nagrania, obejrzało je prawie 400 tysięcy osób. Gratulujemy pomysłu i projektu internetowego na tak dużą skalę. W nagraniu wzięli udział profesjonaliści i amatorzy, zawodowi muzycy i uczniowie szkół artystycznych. Do ich akompaniamentu partie wokalne zaśpiewali m.in. Natalia Kukulska, Ewa Farna, Andrzej Piaseczny, Ania Karwan, Kasia Moś, Clio, Natalia Nykiel, Igor Herbut, Patrycja Markowska, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach i Sebastian Karpiel-Bułecka. Nagranie obejrzysz tutaj. Adam Sztaba to pianista, dyrygent, kompozytor i producent muzyczny. Swoją karierę telewizyjną rozpoczął od akompaniowania uczestnikom pierwszej edycji programu Idol. Teraz wraz z orkiestrą współpracuje z najpopularniejszymi artystami w Polsce. Foto, Polsat. Adam Sztaba, dziękujemy, że przeczytałaś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem gwiazd, zapraszamy do naszego serwisu ponownie.